Witam Państwa bardzo serdecznie na webinarium, które jest zorganizowane w ramach programu Kto na Ochotnika? Wolontariat w szkole. Ja nazywam się Daria Rodzik i dzisiaj występuję na tym spotkaniu w roli moderatora. Będę odpowiadać za warstwę techniczną tego spotkania i postaram się, żeby wszystko nam tutaj działało sprawnie. Za warstwę merytoryczną zaś odpowiadać będzie nasza prowadząca, pani Maria Kutna, z którą porozmawiamy o tym, czym jest wolontariat rodzinny i jak go zorganizować w szkole. Zanim jednak przekażę naszej prowadzącej dowodzenie nad tym spotkaniem, poproszę Państwa o informację w czacie, czy mnie widać, czy dobrze słychać. Na razie mnie, za chwilę też naszą prowadzącą. I jak będzie wszystko działało, to zaczniemy nasze spotkanie. Widzę, że Państwo się witają, więc mam nadzieję, że było słychać. Super, o, dziękuję za pierwszą informacje. Jeżeli chodzi o okienko czatu, to mogą tam Państwo zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącej bądź zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, to proszę dawać mi znać, ja postaram się pomóc albo w czacie publicznym, albo gdzieś już w indywidualnych rozmowach. Nie zabieram więcej czasu, życzę owocnego spotkania. Przekazuję głos prowadzącej. Dziękuję. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Maria Kutna. Jestem nauczycielem kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej 340 w Warszawie. I wolontariatem zajmuję się już od wielu, wielu lat. Natomiast koordynatorem wolontariatu rodzinnego jestem trzeci rok. Także tutaj debiutuję w tej roli. Zaczęłam ponad 2 lata temu, 2,5. Dzięki programowi, właśnie dzięki projektowi Kto na Ochotnika i wsparciu też i mentora, który pomagał mi na samych jakby tutaj początkach tej mojej działalności w ramach wolontariatu rodzinnego i też szeregu szkoleń, które naprawdę i dały mi bardzo, bardzo dużą wiedzę, jak też bardzo wiele pomysłów. Mam nadzieję, że tutaj Państwa zainteresuje taką formą współpracy w ramach wolontariatu rodzinnego w szkole, bo z tego co wiem, to jeszcze jakby taki wolontariat rodzinny jako taki no, w szkołach nie był preferowany. Raczej były to szkolne koła wolontariatu. Ja głównie pracuję z dziećmi z klas młodszych, ponieważ dlaczego się zainspirowałam tym, że chciałam zaangażować te dzieci młodsze nie tylko w taki wolontariat akcyjny polegający na zbiórce darów, tylko chciałam, żeby te dzieci były tak na 100% zaangażowane w to, co robią, a przy okazji, żeby spędzały też aktywnie czas ze swoimi rodzicami, robiąc coś pożytecznego, robiąc coś dobrego. I też mam tutaj do Państwa pytania. Czy jesteście koordynatorami wolontariatu czy w klasach starszych, czy w klasach młodszych? Może też podzielicie się ze mną tym, dlaczego Was taki temat zainteresował? Czy chcielibyście rozpocząć taką działalność w swoich szkołach? Będę wdzięczna tutaj za odpowiedzi. I chciałam też powiedzieć, że może zacznę najpierw od przedstawienia pokrótce genezy powstania tego naszego koła. Był to taki mój pomysł właśnie na to, żeby stworzyć coś, znaczy chciałam jeszcze powiedzieć, że pracuję w takiej dosyć dużej szkole, jak tutaj widzimy, może zacznę właśnie od tej prezentacji, szkoła 340. Jest to szkoła, w której w tamtym roku mieliśmy 2000 uczniów, w tej chwili tych uczniów jest 1600, więc powiedzmy, że troszkę mniej. Natomiast musieliśmy jakby podzielić ten wolontariat na klasy starsze i klasy młodsze, ponieważ no niemożliwością w takiej ilości uczniów byłoby po prostu prowadzenie takich wspólnych działań, chociaż jak zaraz powiem, to jeszcze też te klasy starsze do nas przychodzą i z nami współpracują. Więc jakby zaczęliśmy tutaj od takiego pomysłu ze wsparciem koleżanki, ze wsparciem wicedyrekcji, żeby stworzyć takie koło i zaprosiliśmy rodziców i dzieci chętne do takiego rodzinnego koła wolontariatu.
Od czego zaczęliśmy? No tak jak tutaj Państwo widzą, mamy tutaj logo swojego koła z potrzeby wielu serc, wolontariat, SP340. Więc jakby zrobiliśmy spotkanie, na którym rodzice i dzieci byli obecni i też powiedzieliśmy pokrótce, tak, jaki mamy pomysł, ponieważ, no mówię, dla wszystkich była to nowość i my też, ja się jeszcze cały czas uczę i wszyscy się uczymy, więc jakby też chcieliśmy skorzystać z pomysłu rodziców. I pierwsze takie nasze działanie to był konkurs na nazwę i logo naszego koła. I tutaj mamy zwycięzcę konkursu, który właśnie stworzył takie logo wolontariatu w kształcie serca i takich kolorów jakby tęczy, prawda? I nazwa z potrzeby wielu serc. Wszyscy nasi uczestnicy, czyli rodzice i dzieci, głosowali, drogą głosowania wybierali logo. Dlaczego ten wolontariat rodzinny jest taki może inny i ważny? Ponieważ same akcje nie angażowały tak ani dzieci, ani rodziców, przynajmniej w moim przekonaniu. Czasami jakby odbywało się na zasadzie, to na zasadzie, że nie wiem, no coś komuś dam, nieraz coś, co mi zbywa i zapominam o tym, tak? Natomiast tutaj każdy projekt, każde działanie i każda akcja od początku do końca angażowało i dzieci, i rodziców, no i też nauczycieli, którzy działali w tym naszym kole. I samo to powstanie naszego koła to też jest stworzone przez dzieci i rodziców. Teraz może też zaprezentuję tą naszą szkołę, jak tutaj mamy w slajdzie, jest to największa szkoła w Warszawie, nie wiem czy nadal, ale w każdym bądź razie była. I chciałabym na początku omówić, oprócz tego, że, no mówię, wolontariat w naszej szkole działa i w klasach starszych, natomiast te młodsze jakby debiutują w tej roli, ale przez te 2,5 roku, bo niestety, no teraz jak wszyscy Państwo wiecie, mamy przerwę w naszych działaniach, chociaż też nie do końca, to też o tym powiem. Pokrótce chciałabym przedstawić kilka takich przedsięwzięć i akcji, które zostały u nas w szkole przeprowadzone, to znaczy chciałabym wymienić te akcje z nazwy, a potem te najważniejsze, te, które są cyklicznie prowadzone w szkole, omówić troszeczkę i powiedzieć, na czym one polegały i jakie działania podejmowali rodzice, dzieci, ale też i szkoła. I teraz pokażę Państwu, nie wiem, dobrze widać, ale to są takie akcje, które przeprowadziliśmy przez te 2 lata i które powtarzamy co roku. Więc w ciągu ostatnich 2 lat przeprowadziliśmy przedsięwzięcie. I tak, co roku organizujemy zbiórkę maskotek i to są zbiórki maskotek dla dzieci, które zostały poszkodowane w wypadkach. Jest zbiórka Przytul Misiów, gdzie zbieramy pluszaki i one trafiają do dzieci, które są poszkodowane w wypadkach samochodowych. Natomiast jeszcze szerzej omówię, na czym u nas w szkole ta akcja dokładnie polegała w dalszej części prezentacji. Również prowadzimy zbiórkę darów dla podopiecznych różnych fundacji zwierzęcych, czyli mamy tych fundacji kilka, ponieważ jak rozpoczynamy zbiórkę, to najpierw jakby zapoznajemy się z tą fundacją. Ja zapraszam też przedstawicieli fundacji, żeby nam opowiedzieli o swoich podopiecznych, opowiedzieli też o swojej działalności i też przeprowadzili taką prelekcję dla dzieci i uświadamiającą, jak należy się opiekować zwierzętami, ale też omawiającą zasady adopcji i też potrzeby schroniska, jak również omówienie właśnie przynajmniej wybranych podopiecznych, bo to się dzieciom najbardziej podoba, tak? Czyli tych zwierzaków, które przebywają obecnie w schroniskach. Bardzo również ściśle współpracujemy ze schroniskiem na Paluchu, ponieważ jest no, dosyć blisko, tak, więc co roku robimy spotkania w schronisku
Jest tam zawsze z nami wolontariusz, który oprowadza nas po schronisku, omawia zasady funkcjonowania schroniska, opowiada o podopiecznych, opowiada też o zasadach adopcji. I też mamy tutaj schronisko w Sonieczkowie, to jest koło Augustowa, dosyć daleko, bo zazwyczaj szukamy takich schronisk, które wymagają, najbardziej potrzebują pomocy, może tak. Nieraz są to schroniska, które są dosyć daleko, ale zawsze jakoś udaje nam się, nie wiem, przekazać te dary, dotrzeć do tych ludzi, albo z fundacji ktoś do nas przyjeżdża, albo któryś z rodziców pomaga w przewiezieniu darów dla zwierzaków, nawet jeśli jest to daleko. Również prowadziliśmy spotkania właśnie, tak jak tutaj już wspomniałam, z przedstawicielami Fundacji Zwierzaki z Mińska, Zielony Pies, Uczate Serca Warszawy i każda z tych fundacji prowadziła też u nas prelekcje na temat zasad swojego funkcjonowania, ale też i opieki nad zwierzętami i również przedstawiała swoich podopiecznych. I co roku taka nasza akcja właśnie Szkolna Paka dla Zwierzaka trwa cały miesiąc, cały październik i albo zaczyna się taką prelekcją i spotkaniem na naszym kole wolontariatu, bo też jeszcze o tym nie wspomniałam, że organizujemy raz w miesiącu cyklicznie takie spotkania dla rodziców i dzieci. Jest to oczywiście, są to godziny południowe, czyli spotykamy się od 18:00, nieraz trwają takie spotkania 2 godziny, nieraz dłużej, ale też organizujemy spotkania poza terenem szkoły, czyli na przykład w schronisku na Paluchu, czy w fundacjach lub stowarzyszeniach, do których wychodzimy albo zawożąc dary, albo spotykając się z wolontariuszami, jak też przedstawiając jakieś różne programy artystyczne. I również co roku prowadzimy warsztaty plastyczne dla rodziców i dzieci. Te warsztaty są prowadzone przed świętami Bożego Narodzenia, ale to też o tym w dalszej części będę dokładnie mówiła i pokazywała Państwu też zdjęcia. Bierzemy co roku udział w Ursynowskim Forum Wolontariatu, przekazujemy jakby swoją wiedzę innym nauczycielom, prezentujemy swoje działania, dzielimy się doświadczeniem też z innymi szkołami. Również dzieci miały spotkania, ale to już też organizowaliśmy takie spotkania z osobami niepełnosprawnymi. Już organizowaliśmy też dla klas 0-7 w ramach cyklu Niepełnosprawni, a kto to? Bardzo cenne spotkania, też polecam, bo naprawdę ja rozmawiając z tymi małymi dziećmi, to dowiedziałam się, że dzieciaki po prostu nawet nie miały pojęcia, jak taka osoba niepełnosprawna funkcjonuje. Niektóre nawet mi mówiły, że się bały takich osób niepełnosprawnych, a teraz już nie boją się, bo jakby poznały takie osoby i zobaczyły, że są to normalni ludzie, którzy żyją gdzieś obok nas, ale dzieci nie miały takiej styczności z takimi osobami i nie bardzo wiedziały, tak, takiej osoby należy się bać, czy po prostu jest to zwykła, normalna osoba jak każdy inny, tak, miła i sympatyczna. Wykonywaliśmy również co roku, u nas w szkole jest organizowany wieczór seniora, są zapraszani seniorzy na taką wigilię, na taki występ przed świętami Bożego Narodzenia i tutaj też nasze dzieci wspierały te spotkania wykonywaniem zaproszeń na ten wieczór seniora. Co roku również prowadzimy akcję Gwiazdor. Jest to akcja na przykład w klasach 1-3, polegała na tym, że każda z klas już też i w ramach naszego koła, bo w ramach koła jakby prowadzimy osobne zbiórki, natomiast też włączamy w to i inne klasy, żeby po prostu ta pomoc była szersza. Więc w ramach akcji Gwiazdor gotowaliśmy paczki dla dzieci z TPD, czyli z Towarzystwa Pomocy Dzieciom, dla dzieci z ubogich rodzin. W tamtym roku klasy młodsze przygotowały 44 takie paczki, czyli dzieci z tych rodzin piszą listy, w których opisują swoje marzenia, opisują, co chciałyby dostać tak na gwiazdkę,
My te listy czytamy dzieciom i oczywiście wspólnie z rodzicami, z tymi chętnymi, przygotowujemy takie paczki. Również co roku organizujemy taki kiermasz świąteczny, który wspiera szkołę misyjną na Madagaskarze. I właśnie warsztaty plastyczne robimy przed tym kiermaszem i wtedy też włączamy oprócz naszego koła dzieci i rodziców z innych klas do takiej aktywnej działalności, czyli organizujemy warsztaty, na których wykonujemy ozdoby świąteczne, które będą potem jakby na tym kiermaszu sprzedawane, a cały dochód jest przeznaczony właśnie na szkołę misyjną. Również w ramach naszego koła organizowaliśmy pomoc dla uczniów z klas zerowych i klasy trzecie i drugie, czyli nasi mali wolontariusze z klasy drugiej i trzeciej, dali książeczki dzieciom z oddziałów przedszkolnych. Umawialiśmy się z paniami i w dogodnym czasie, tak i dla klas zerowych, i dla naszych dzieci. Dzieci chodziły do tych zerówek i czytały młodszym kolegom i koleżankom książeczki. Prowadziliśmy również zbiórkę środków czystości dla hospicjów. Mamy tutaj, współpracujemy z hospicjum na Tykocińskiej i z hospicjum Świętego Krzysztofa, które znajduje się na Mokotowie. Również, ponieważ jest tego tyle, przepraszam, jak się będę zapowietrzać, ale debiutuję w roli prowadzącej. Również organizowaliśmy takie spotkania z Towarzystwem Przyjaciół Szalonego Wózkowika z udziałem psa przewodnika. Również polecam, jeżeli ktoś z Państwa ma takie możliwości, żeby takie spotkania zorganizować. Są to spotkania całkowicie bezpłatne, ale naprawdę u nas wszystkie klasy brały udział w tych spotkaniach. Cieszyły się olbrzymią popularnością. Dzieci uczą się, jak można też pomóc osobie niewidomej, osobie niepełnosprawnej, jak zachowywać się, jeżeli taka osoba posiada psa przewodnika, co można, czego nie można, jak powinniśmy reagować w takich sytuacjach. Również pomagaliśmy Polakom mieszkającym na Kresach Wschodnich. Wielkanocna paczka. To była wielkanocna akcja Paczka 2018. Również zbieraliśmy, tylko też chciałam powiedzieć, że jeżeli prowadzimy akcję Gwiazdor, no to też wybieramy, tak, komu pomagamy, zwłaszcza w czasie świąt, bo tych akcji jest bardzo, bardzo dużo i też nie zawsze są to te same instytucje, zawsze zwracamy uwagę na to, kto jest najbardziej potrzebujący. Prowadziliśmy również zbiórkę nakrętek, o czym też powiem jeszcze za chwilę. I oczywiście kontynuujemy udział w projekcie Kto na Ochotnika, zorganizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Jakby wiele możliwości już wykorzystaliśmy, ale oczywiście to nadal jesteśmy wspierani przez Centrum Edukacji i nadal w tym projekcie się doszkalamy. A tutaj na koniec się pochwalę, że uzyskałam wyróżnienie w konkursie Koordynator Wolontariatu 2018. I teraz chciałabym jeszcze pokrótce omówić te akcje, które cieszą się u nas największą popularnością i powiedzieć, na czym one polegają. Właśnie warsztaty plastyczne. Zdarza się, że w tych warsztatach bierze udział tak duża grupa, że musimy jakby dzielić je na 3-4 spotkania. I tutaj też biorą udział wolontariusze z naszego koła, oczywiście z rodzicami, ponieważ dzieci zawsze przychodzą do nas pod opieką rodziców i wszystkie prace wykonują wspólnie. I również zapraszamy na takie spotkania uczniów z klas młodszych, czyli te osoby, które są chętne, a nie należą do naszego koła, ale chcieliby przyjść z rodzicami na takie warsztaty plastyczne i wykonać ozdoby na kiermasz, to też również zawsze mogą do nas dołączyć. Tak jak mówiłam, że właśnie oprócz tego, że przygotowujemy te ozdoby, tu może też włączę
Tutaj nie jest tak, dosyć widzę wyraźne zdjęcie, ale zaraz mam kolejne. Rodzice z dziećmi tutaj przygotowują piękne lampiony i aniołki z masy solnej i też są to pomysły rodziców, którzy biorą aktywny udział w naszym kole. Często prowadzą takie zajęcia właśnie rodzice, oczywiście przy naszym wsparciu, jak również czasami nauczyciele, bo jak jest kilka grup, dzielimy się po prostu zadaniami i w jednej sali jest nauczyciel, w drugim jakby są nasi rodzice. I tutaj mamy jakby zdjęcia też tych dzieci, jak widać, mocno zaangażowanych, nawet na tych naszych spotkaniach i na warsztatach bywają i ciocie, i babcie, i tatusiowie. To też jest jakby dla dzieci takim wielką atrakcją, bo często mówią, że z tatusiem nie mają czasu, żeby, nie wiem, pobawić się, zrobić jakieś ozdoby, a tutaj razem wspólnie malowali, lepili i naprawdę było dużo, dużo zabawy, dużo śmiechu, ale też robiliśmy coś bardzo pożytecznego. I właśnie, tak jak wspominałam, wszystkie prace zostały wystawione na stoisku wolontariatu, ponieważ każda klasa w naszej szkole takie stoisko organizuje, każda wykonuje ozdoby. Oprócz tego my organizujemy stoisko naszego wolontariatu i wystawiamy tam prace wykonane przez naszych wolontariuszy. Oczywiście też obsługą tego stoiska zajmują się i dzieci, i rodzice. I cały dochód ze sprzedaży przeznaczamy na wsparcie akcji charytatywnej dla szkoły misyjnej na Madagaskarze. I tutaj jeszcze pochwalę się też tymi ozdobami, które wykonujemy. Jak Państwo widzicie, rodzice też i pieką pierniki, ciasteczka i własnoręcznie wykonane ozdoby na choinkę. Mamy również tutaj w przebraniu mikołajkowym. Dzieci cały czas też aktywnie wspierają i zmieniają się na tych stanowiskach, oczywiście przy pomocy, przy wsparciu rodziców, ale jakby cały czas aktywnie też biorą udział podczas kiermaszu, a zwłaszcza ta sprzedaż daje im ogromną satysfakcję. Chodzą również po całej sali, ponieważ to jest olbrzymia sala gimnastyczna, w której ten kiermasz się odbywa. Chodzą z tymi ciasteczkami, zachęcają też do zakupu, tak, bo każdy się stara, żeby jak najwięcej pieniążków uzbierać. Takie działania prowadzimy co roku i mówię, zawsze jest to takie działanie, które wspierają i rodzice, dzieci, dziadkowie, też mieliśmy babcię, która co roku wykonywała piękne stroiki właśnie na ten nasz kiermasz i nawet też bywają opiekunki, jeżeli dziecko nie ma z kim przyjść, no to też zdarza się, że przyjdzie z panią opiekunką. Kolejna taka grupa takich przedsięwzięć, która cieszy się w klasach młodszych olbrzymim powodzeniem, to jest zbiórka darów dla zwierzaków, ale też jakby współpraca z tymi fundacjami. U nas to się nazywa, tak jak wspominałam wcześniej, Szkolna Paka dla Zwierzaka. I w ramach tej akcji prowadzimy liczne działania pomocy zwierzętom i też jakby co roku staramy się zmieniać fundację, nie dlatego, żeby po prostu jedne pominąć. Staramy się znaleźć taką fundację, która też i chce z nami współpracować, chce jakby troszeczkę coś dać z siebie, czyli tym dzieciom przybliżyć swoje działania, która jest najbardziej potrzebująca. I tutaj widzimy właśnie w sali podczas takiego spotkania naszego koła, jak dzieci wykonują własnoręcznie plakaty, czyli zanim tą akcję zaczniemy, to omawiamy z rodzicami wszystkie akcje, czyli od września, które planujemy na pierwsze półrocze i też po kolei plan, taki plan jakby działania. I tutaj widzimy, że dzieci rysują plakaty, często, bardzo często dzieci i rodzice, często też babcie z dziećmi też proszą, żeby
mogli jeszcze sobie w domu taki plakat zrobić, czy wydrukować, też niektórzy drukują, oczywiście rodzice pomagają w drukowaniu ulotek, zachęcają też swoich znajomych do pomocy, włączają w to na mediach społecznościowych, w te nasze akcje swoich znajomych. I tutaj właśnie widzimy, jak dzieci przygotowują najpierw tą akcję, czyli malują, przygotowują plakaty, a potem jest to też taki dla dzieci taka wielka frajda, że one mogą same pakować te paczki, czyli segregują, co jest dla królików, co jest dla świnek, co jest dla piesków. I z wielkim zapałem tam to wszystko pakują, nawet jak widać tutaj przyklejają rysunki zwierzaków do tych paczek. I też tutaj muszę wspomnieć, że nawet te ulotki, które tutaj Państwu prezentuję, też powstały przy pomocy rodziców, ale oczywiście dzieci te ulotki roznosiły po klasach, przed zebraniami, zachęcały też do takiej zbiórki. Zbieraliśmy tutaj też dla królików i świnek morskich. W ramach tej współpracy z Uszatymi Sercami Warszawy, to jest fundacja, która zajmuje się pomocą królikom, takim bezdomnym. I tutaj jak widzimy, oprócz tego, że przygotowaliśmy plakaty, że dzieci segregowały te paczki, to też panie z fundacji były u nas obecne. Też nam prezentowały swoich podopiecznych, opowiadały o tym, jak można takiego królika adoptować, można mu też zapewnić dom tymczasowy, ale jak skończyliśmy oczywiście zbiórkę, tak jak tutaj Państwo widzą na zdjęciach, dzieci miały możliwość pojechania do fundacji z rodzicami, oczywiście też nie wszystkie naraz, bo siedziba fundacji jest dosyć mała, ale dzieliliśmy się na grupy i tutaj właśnie dzieci przyjechały, żeby osobiście móc przekazać te dary, ale też zobaczyć podopiecznych fundacji. I miały właśnie możliwość, tak jak tutaj widzimy na kolejnym slajdzie, miały okazję nakarmić króliki, ale też zobaczyć, na czym polega opieka nad nimi, że to nie jest tylko takie zwierzątko do głaskania, ale trzeba mu sprzątać klatkę, trzeba dbać o zdrowie, no i zaprowadzać czasami do weterynarza, że to nie jest też takie proste. Ale jakby no, mogły bezpośrednio o tym się przekonać, posłuchać pań, które w fundacji pracują, ale też zobaczyć zwierzaki, co było jakby największą frajdą. I teraz też w tym roku wspomagaliśmy właśnie schronisko w Sonieczkowie, które jest dosyć małym schroniskiem, o wielkich potrzebach, znajduje się pod Augustowem. Tutaj również plakaty rysowały dzieci, rozwieszały na terenie szkoły, ale też rodzice wspierali nas właśnie w tym w drukowaniu plakatów, w rozpowszechnianiu ich, tak jak tutaj widzimy, też w jakichś dodatkowych mediach społecznościowych. Teraz włączyłam Państwu tutaj slajd spotkanie na paluchu. Tak jak wspominałam, to cały czas są spotkania w ramach akcji Pomagamy Zwierzakom. Co roku organizowany jest dzień otwarty w schronisku na paluchu, ale też poza dniem otwartym, bo czasami chodzimy na takie spotkania, bo to też zależy od grupy, która się zbierze, żeby też nie było za dużo osób. Chodzimy na spotkania, umawiamy się z wolontariuszem, który oprowadza nas po schronisku, pokazuje nam zwierzaki, opowiada nam o funkcjonowaniu schroniska, o opiece nad zwierzętami, o tym, jak one się tam, skąd one się tam biorą, tak? Jakie są też przyczyny bezdomności. Też opowiadają panie o tym, jak należy się takim pieskiem, jak już zdecydujemy się na adopcję, opiekować. Ale też tutaj dużym powodzeniem cieszyła się wizyta, tutaj mamy w szpitaliku na paluchu, czyli dzieci po prostu, pan doktor pokazywał dzieciom, jak wykonuje się zabiegi, jakie pieski, na co są tam leczone.
I też, no mówię, tutaj też chciałabym jakby pochwalić się, że po tych spotkaniach też mamy adopcję psów z palucha. No, jeden piesek był przyniesiony akurat tego dnia, kiedy mieliśmy spotkanie, pod schronisko. No i tak się złożyło, że jedna z mam chciała pieska adoptować. To był pies wyrzucony gdzieś nad Wisłą, szczeniak. No i zdecydowała się tego pieska wziąć. Właśnie już ponad rok czasu jest tutaj w domu, akurat u mojego ucznia, więc mówię, zdarzają się też takie. Jedna z pań ma w tej chwili 4 psy adoptowane, więc naprawdę warto takie spotkania robić. Jeszcze jeśli chodzi o zwierzaki, ponieważ tego jest bardzo dużo, zbieraliśmy również nakrętki. Zarówno jednego roku na fundację, Stowarzyszenie Pomocy Królikom. Nakrętki po sprzedaży, pieniądze z tych nakrętek były przeznaczone na utrzymanie uszatych podopiecznych, ale również, i tutaj też chcę zaznaczyć taką ważną rzecz, że współpracowaliśmy ze szkołą 119 w Warszawie, ponieważ jest to też, no tutaj szkoła, w której ja poprzednio ileś lat wstecz pracowałam, ale też jakby kontaktujemy się ze sobą w ramach wolontariatu i wspólnie zorganizowaliśmy taką zbiórkę nakrętek, bo jakby wtedy jest większa wiadomość, że tych nakrętek trzeba zebrać bardzo dużo, żeby były z tego jakieś pieniążki, ale przy dwóch szkołach to naprawdę zebrała się tego dosyć spora ilość i mogliśmy wesprzeć szpital w Sonieczkowie, szpital dla zwierząt. Tutaj właśnie mamy podziękowania z uszatych serc, jak również, tak jak tutaj widzimy plakat, pudełko, w które dzieciaki i rodzice wrzucali te nakrętki, wszystko jest wykonane przez dzieci. Przez dzieci przy pomocy czasami rodziców, ale też i samych dzieci, bo jeszcze wspomnę, że właśnie uczniowie, którzy do nas jakby dołączyli w klasie trzeciej, oczywiście kontynuują nasze spotkania. Są już w klasie nieraz niektórzy czwartej, inni piątej, ale nie chcą rezygnować, więc jakby oczywiście my im to umożliwiamy i nadal do nas przychodzą i nadal nas wspierają, jak też pomagają małym dzieciom, młodszym w wykonaniu takich prac czy plakatów. Kolejna jeszcze akcja, taka, o której też mówiłam, to właśnie te pluszowe misiaki, których zebraliśmy bardzo dużo. Tutaj mamy fragment tej zbiórki. Zebraliśmy chyba 32 worki, więc nawet było tych pluszaków za dużo, więc po segregacji postanowiliśmy przekazać część pluszaków hotelikowi dla zwierząt, który zgłosił chęć takiego przyjęcia takich zabawek, które by się nadawały dla piesków, i część po prostu oddaliśmy tam. Natomiast pozostałe, bo oczywiście te pluszaki, które oddajemy dla dzieci poszkodowanych w wypadkach, powinny być oczywiście nowe, więc pozostałe właśnie przekazaliśmy stacji pogotowia ratunkowego Meditrans. I jeszcze kolejna fundacja, z którą tutaj mieliśmy dosyć długą współpracę i przygodę. Teraz oczywiście są takie dosyć trudne czasy, więc jak rozmawiałam z panem z fundacji, to powiedział, że coraz mniej osób angażuje się w pomoc zwierzakom, więc też jakby mają taki problem z tym, żeby dotrzeć do szkół, jeździć i jeszcze jakby dzielić się swoją wiedzą. Więc tutaj w tym roku rozpoczęliśmy pracę z innymi fundacjami. I mamy tutaj Fundację Zielony Pies i Fundację Zwierzaki z Mińska. I tu również przedstawiciele fundacji byli w naszej szkole, dzielili się z nami wiedzą, prowadzili prelekcje, dzieci też masę pytań miały, wiele takich, które nas zaskakiwały nawet. No i później po zakończeniu tego właśnie spotkania,
Tutaj mamy zdjęcie z tego spotkania. Pan też mówił, w jaki sposób można pomóc bezdomnym zwierzętom, które gdzieś spotykamy na ulicy w różnych sytuacjach, albo jakieś zagubione zwierzę. Pan jest strażnikiem też, który zajmuje się pomocą zwierzętom, więc po takim spotkaniu wszystkie dary dzieci osobiście z rodzicami przekazały właśnie przedstawicielom Fundacji Zielony Pies. Oprócz oczywiście tych wszystkich takich spotkań i działań, oczywiście na rzecz zwierząt, których, no, jak widzicie Państwo, jest dosyć dużo, bo one się cieszą bardzo dużą popularnością, to również co roku przystępujemy do zbiórki książek dla szpitali. I tutaj bierzemy udział w akcji Zaczytani. Również tutaj zawsze tych książek jest bardzo dużo, więc oczywiście są dosyć ciężkie, tu nam skutecznie pomagają rodzice, natomiast dzieci też pomagają nam przy segregacji tych książek, oczywiście tych przeznaczonych dla dzieci, są też książki dla dzieci i dorosłych, dorośli zajmują się segregacją książek dla dorosłych, a potem również nasi wolontariusze, nasi rodzice też przy udziale swoich dzieci zawożą te książki do magazynu i przekazują te książki właśnie do odpowiednich fundacji. Tutaj też kolejna taka bardzo ciekawa współpraca, którą rozpoczęliśmy w tamtym roku i którą kontynuujemy dosyć aktywnie. No teraz niestety mamy przerwę, ale to jest współpraca ze Stowarzyszeniem Osób Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja. To jest takie stowarzyszenie lokalne, które prowadzi dzienny ośrodek na Ursynowie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, ale też i znacznym. I w ramach tej współpracy my też te panie, które panią prezes zaprosiliśmy na nasze takie spotkanie i ona powiedziała nam o tym, jakiej współpracy oczekują, bo też tutaj stowarzyszenie wystąpiło z taką prośbą o współpracę do szkół. Więc zaczęliśmy od takiego spotkania, ponieważ panie tam powiedziały, że zależy im na integracji tych osób chorych ze zdrowymi, tak, z dziećmi, przy takich różnego rodzaju warsztatach, występach, które są organizowane albo u nas, ale zazwyczaj na terenie stowarzyszenia. I pierwsze takie wspólne zajęcia to były warsztaty kulinarne, które prowadziło stowarzyszenie. I tam też nasi rodzice, dzieci, jak też chętni nauczyciele brali udział w takich warsztatach, wykonywali pastę z czerwonej fasoli. Kolejna rzecz i kolejna pomoc to była taka prośba o pomoc w powstawaniu ogródka. No i tutaj problem był tak z dziećmi, no bo nasze dzieci trochę za małe, żeby ten ogródek skopać i przygotować. Więc tutaj właśnie włączyły się do pomocy klasy starsze. Widzimy i rodzice, i uczniowie z klas siódmych i ósmych dobrowolnie zgłosili się tutaj do pomocy przy skopaniu tego terenu pod ogródek. I tutaj jeszcze wspomnę, ponieważ w dalszej części prezentacji jeszcze będzie jakby kolejna nasza taka współpraca ze stowarzyszeniem, ale może do tego wrócę za chwilę. Oczywiście jeszcze Pola Nadziei, które pewnie też w wielu szkołach są akcją taką coroczną, kiedy po prostu pomagamy hospicjum na Tykocińskiej i sadzimy żonkile. I teraz właśnie tutaj mamy fragment, jak dzieci najpierw przeprowadzają zbiórkę do puszek na terenie szkoły, a potem sadzą cebulki żonkili, które wiosną zakwitną. I teraz chciałabym jeszcze wspomnieć, może jeszcze tutaj, to znaczy jeszcze nie chciałabym skończyć, tylko przejść do drugiej części, o, dziękuję bardzo Daria, drugiej części, bo ta druga część tego prezentacji mojej dotyczy tego roku szkolnego, takich dwóch też bardzo dużych
akcji. I tutaj właśnie tutaj jesteśmy w tym Stowarzyszeniu Maja, o którym mówiłam, i dzieci z dwóch klas, ponieważ no wiadomo, że na kole wolontariatu jest trudno jakby spotkać się, bo mamy uczniów z różnych klas i przygotować taki spektakl, takie jasełka, więc tutaj jakby dwie klasy drugie zorganizowały takie jasełka dla osób niepełnosprawnych, co było naprawdę, nie wiem, olbrzymim przeżyciem, przynajmniej dla tych dzieci. One na początku były tak strasznie, można powiedzieć, przestraszone, tak, bo tutaj duża ilość widowni, oczywiście osoby różnie się zachowują, ale to znaczy pozytywnie, ale dzieci nie wiedzą, czy jakiś śmiech, czy brawa w jakimś tam momencie, czy to jest akurat, tak powinno być, tak, czy one, czy osoby się z tego cieszą, czy śmieją się z nich, no bo później po tych jasełkach było masę pytań, naprawdę masę. Te dzieci wróciły naprawdę zadowolone, bo zrozumiały, że po prostu bardzo się ten ich występ podobał. No i osoby właśnie na koniec, osoby niepełnosprawne, one im dziękowały, częstowały cukierkami. I dzieci, mówię, miały takie wyjątkowe doświadczenie, zresztą jak ja je obserwowałam, to wiedziałam, że warto było tutaj przyjść, warto jest prowadzić takie działania, bo one przynoszą taki naprawdę bardzo pozytywny efekt w postaci takiego zrozumienia tej osoby chorej, że naprawdę dzieci mówiły, że one chętnie kolejny raz przyjdą, że im się podobało, i to ich nastawienie z takiego strachu i przerażenia to zmieniło się na koniec w wielką radość. I jeszcze właśnie nasza taka bardzo wielka, można powiedzieć, wielki koncert, to był olbrzymi koncert charytatywny na rzecz Julka, chłopca 9-letniego ze szkoły na Ursynowie, który jest chory na nowotwór mózgu. Tutaj jakby my wspieraliśmy te działania, bo oczywiście koncert był organizowany przez naszą szkołę, ale przez wiele innych szkół i przedszkoli. Odbył się 1 marca, jeszcze właśnie w ostatniej jakby chwili tam nam się udało zorganizować, ponieważ tam były naprawdę tysiące ludzi. Zorganizowany był mecz rodziców z klasy Julka i dziennikarzy. Były, jak Państwo widzicie, kucyki, były prace różnego rodzaju plastyczne, była kawiarenka, tu jeszcze pokażę, tu jest nasz pan burmistrz, wymalowane było malowanie buziek, pokazy straży pożarnej, licytacje, liczne koncerty. Zebraliśmy ogromną kwotę pieniędzy, co też jakby pozwoliło mi wyciągnąć właśnie wnioski, że w takiej większej grupie, która wspiera jakieś działanie, to jest olbrzymia siła. Także jeszcze chciałam powiedzieć tak na zakończenie, bo rozgadałam się za bardzo, a chciałabym, żeby Państwo jeszcze zadawali mi pytania. Chciałam powiedzieć na zakończenie, że chcieliśmy jeszcze przeprowadzić tak w najbliższym czasie, to było zaplanowane w marcu, takie spotkanie z twórcami budowy domu wytchnienia. Co to jest takiego? Ten dom wytchnienia to jest dom, w którym rodzice i dzieci, rodzice dzieci chorych na nowotwory i oczywiście dzieci będą mogli sobie przyjechać, odpocząć, dostaną tam wsparcie psychiczne i nie tylko, tak, wsparcie różnego rodzaju wskazówkami, tak, osób, które przeszły chorobę, które przechodzą. I zaprosiliśmy tych Państwa, ponieważ oni nie są z Warszawy, no ale niestety ze względu na sytuację związaną z epidemią to spotkanie się nie odbyło, ale mam nadzieję, że to spotkanie się jeszcze odbędzie i że jeszcze będzie możliwość, i też jakby zachęcam do takich właśnie działań, do takich spotkań. Jeszcze chciałam powiedzieć, że mamy swoją stronę Wolontariat SP 340 na Facebooku. Tam też można zobaczyć nasze pozostałe działania. A teraz jakby też chciałam podziękować za
cierpliwość. Tutaj widzę, nikt nie pisał, tylko słuchał mnie uważnie. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłam, że coś ciekawego powiedziałam. I jeszcze na koniec będę poprosiła, poproszę Darię o podanie linku do takiego krótkiego filmiku 3-minutowego podsumowującego nasze działania w wolontariacie i czekam na Państwa pytania. I po tym filmiku będę odpowiadała na pytania. Ja poproszę jeszcze o informację, jak się skończy filmik. Tak, poproszę. Zachęcamy do udziału w wolontariacie całe rodziny, czyli rodziców z dziećmi, dziadków i babcie również. Spotykamy się średnio raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu w szkole, popołudniami, na takich spotkaniach, na których zapraszamy różnego rodzaju fundacje i stowarzyszenia, które opowiadają nam o swojej działalności. My też organizujemy spotkania poza terenem szkoły, czyli wyjścia do schronisk, do fundacji. Nasz wolontariat nosi nazwę Rodzinny Wolontariat i tutaj właśnie jest inicjatywa, że jak już Majeczka wspomniała wcześniej, spotykamy się rodzinami, co jest właśnie piękną inicjatywą, gdzie wspólnie tworzymy inne pomysły. Inne, tutaj mam na myśli wychodzące te od rodziców, jak i opiekunów. Znaczy, myślę, że te akcje pomocy zwierzętom bezdomnym to są takie akcje, które cieszą się ogromnym powodzeniem wśród dzieci, rodziców. Mamy już pierwsze adopcje piesków z Palucha. Też dzieci wspólnie z rodzicami odwiedzały Uszate Serca Warszawy. To jest fundacja, która pomaga królikom. Pomagały tam w karmieniu, sprzątaniu klatek. Czyli jakby dzieci uczą się odpowiedzialności za zwierzęta, tak? Za to, że jak adoptujemy zwierzę, to musimy brać za nie odpowiedzialność. Wspólne spędzanie czasu z rodzicami, nie przed telewizorem i komputerem, ale wspólne spędzanie czasu, który darujemy innym, tak? Czyli jest to taki bardzo pożytecznie spędzony czas. Dzieci uczą się wspólnie z rodzicami pomagać bezinteresownie. Myślę, że wolontariat ma bardzo duże korzyści, tak, dla szkoły, jeżeli chodzi o nawet integrację szkoły i rodziców, tak? Jest możliwość spędzania wspólnie czasu i też kształtowania postaw społecznych. Wydaje mi się, że otwartość na rodziców to jest chyba jako taki jeden z czynników bardzo ważnych, wiążących wolontariat, no właśnie rodzinny. Nie zamykanie się na rodziców, na chęć współpracy, na ich pomysły, na kreatywność. No też nie poddawanie się niepowodzeniami. To jest najważniejsze, że nawet jak przez jakiś moment jest tam nas mniej, to po prostu, żebyśmy wytrwali w tym i jednak dalej zachęcali innych i żeby rodzice mieli udział w wyborze tych naszych działań, tak? Żeby po prostu z nami współtworzyli ten wolontariat. Inspiracja i ogromne wyzwanie. Dla mnie osobiście pasja, chęć odkrywania czegoś nowego. Chciałam teraz wrócić do pytań. Tutaj Państwo pytacie mnie, gdy przygotowujemy harmonogram wolontariatu. Harmonogram przygotowujemy we wrześniu, oczywiście z zaznaczeniem, że może być modyfikowany.
bo wiadomo, że są różne akcje typu właśnie jak w tym roku mieliśmy akcję Ursynów gra dla Julka. I tutaj, no oczywiście nie wiedziałam we wrześniu, że taka akcja będzie, więc jakby zaznaczam też, że ten harmonogram może być modyfikowany. Jest też kolejne pytanie odnośnie tego, skąd bierzemy materiały na warsztaty ozdób świątecznych. Więc część materiałów przynoszą rodzice, ale część mamy zakupione przez szkołę. No, wspiera nas również pani dyrektor, więc jakby ja również występuję o pomoc i wsparcie wolontariatu i dostajemy na to pieniążki, za które kupujemy większość materiałów. No ale część zawsze też z własnej inicjatywy przynoszą rodzice i stąd te materiały mamy. Czy jeszcze macie Państwo jakieś pytania? Dziękuję za miłe słowa. Mam nadzieję, że Państwa troszeczkę może zainspiruje, ale też chciałabym zapytać, właśnie jeszcze zanim zakończymy, to chciałabym zapytać o to, czy jesteście Państwo zainteresowani taką formą współpracy i czy bylibyście zainteresowani stworzeniem takiej strony na Facebooku, na której moglibyśmy wymieniać się doświadczeniami, wymieniać się pomysłami i doświadczeniami. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to bardzo proszę, żeby o tym napisać tutaj w komentarzach i potem na Państwa adresy mailowe przyjdzie takie zaproszenie z informacją, jak ta strona się nazywa i będziecie mogli Państwo dołączyć. Więc kto jest zainteresowany i chciałby, to ja zachęcam po prostu do tutaj wpisania się w komentarzach. I chciałam, tak, od pani Eweliny Gorczycy, właśnie zaraz do tego wrócę, bo chciałam też tutaj oczywiście podziękować serdecznie za współpracę i za zaproszenie pani Ewelinie Gorczycy, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Również za to, że tak działam i też czasami są i lepsze, i gorsze chwile, i to też za wsparcie wcześniej mentora, pana Mateusza Koniecznego, pani Gosi Leszko. No i teraz pani Eweliny, jest to naprawdę bardzo nieocenione wsparcie, to, że doceniają nas, to, że widzą nasze działania, że zapraszają nas na takie spotkania. Ja też Państwa zachęcam do takich właśnie spotkań i szkoleń, gdzie po prostu my się wymieniamy doświadczeniami, bo takie spotkania z nauczycielami z różnych szkół naprawdę bardzo wiele mi dały. Tam możemy sobie powiedzieć o tym, co jest łatwego, co jest trudnego w tej naszej działalności i jakby no, wspieramy się nawzajem i myślę, że taka grupa, która by powstała, naprawdę mogłaby nam bardzo pomóc, a też moglibyśmy te akcje prowadzić w ramach właśnie kilku szkół, nawet kilku szkół z Polski, tak? Nie tylko z Warszawy. Więc naprawdę zachęcam. Dziękuję, cieszę się, że Państwo macie głowy pełne pomysłów. I ja też liczę na Państwa wsparcie. I widzę, że jest sporo osób zainteresowanych, więc na pewno do Państwa taka informacja dotrze. Kiedy taka grupa powstanie, jaką nazwą i wtedy naprawdę zachęcam do współpracy. Myślę, że taka współpraca między szkołami będzie naprawdę, naprawdę super i dziękuję bardzo za spotkanie. Proszę właśnie śledzić stronę Centrum Edukacji i Facebooka, na której taka informacja się pojawi. Bardzo dziękuję.